Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do Was Rafał Radomyski. Niektórzy mnie znają z podcastu Bezimienny, niektórzy mnie znają z grupy podcastu Rozgrywka. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać coś specjalnego, chociaż pewnie wielu z Was już widziało w internecie wiele takich opcji. Mamy, słuchajcie, świeżutko zakupioną, dzisiaj premierową edycję konsoli PlayStation 4, sygnowanej przez Konami. Chodzi oczywiście o kolorystykę, o zawartość Day One Metal Gear Solid Phantom Pain, czyli część piąta. Pozwolicie, że puszczę w tle jakąś fajną muzyczkę. Będzie nam towarzyszył stary druh, czyli Old Snake. Mamy też taki fajny plakat, nie wiem czy Wam się podoba. Jest to ręcznie wykonana robota mojego kolegi. Myślałem, że będzie stanowił fajne tło. Słuchajcie, no więc tak, jak wygląda pudełko? Pudełko jak pudełko. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie grubsze. Bardzo mi się podoba, że taki rozmiar jest cieniutki. Mamy tutaj narysowane piękne obrazki, co się zawiera w pudełku. Mamy konsolę, jednego pada, słuchawki, HDMI, USB i tak dalej, i tak dalej. Kabel zasilający, oczywiście gra. Piękny tył, razem z grą, wszystko jest fajnie opisane. Mamy nawet opisany, jaki tu jest dodatkowy content. Mamy tarczę, boost, cardboard box. Super, dobra, fajnie. To będziemy wszystko testowali, jak będziemy odpalali grę. A na razie się skupmy na tym, żeby otworzyć konsolę, dobra? Więc najpierw może pozbędziemy się tej folii. O proszę, jakie fajne pudełko, dobra. Co, chyba w ten sposób, nie? Będzie najbezpieczniej. Okej. A, tak jak myślałem. Dobra, w kartonie nic nie ma. Zobaczmy więc, co jest dalej. Słuchajcie, jaram się tym strasznie. Nie będę popiskiwał jak gimnazjalistka, ale chętnie bym to zrobił. Bo praktycznie czekałem z zakupem PlayStation 4 właśnie na tą wersję. I teraz w dniu premiery ją wreszcie odebrałem delikatnie. W takim razie wydobądźmy zawartość pudełka. Ok. Proszę. No dobra. O, mamy konsolę. I co tam jeszcze jest w tym pudełku? O, to chyba będzie trzeba z drugiej strony. Sprytnie, całkiem sprytnie. Tak, tutaj mamy pad. Bardzo fajnie, że pad też jest na licencji Metal Geara. Też ma jakieś grafiki, zaraz je sobie ujrzymy. Dobra, to już będzie wszystko. Kartonik odkładamy i teraz tak. Zacznijmy od jakichś najnudniejszych rzeczy. Krótka instrukcja obsługi. Dobra, poradzimy sobie bez tego. Najwyżej będziemy dzwonić po pomoc. Mamy standardowy kabel micro USB. Jak podejrzewam, do ładowania pada. O tym padzie się wiele nasłuchałem. Podobno bateria strasznie krótko trzyma. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jak on wygląda. Mamy fajny kolor. Taki ciemny grafit, jest logo Diamond Dogs, czerwone strzałeczki, nie wiem czy na oryginalnym padzie są. Ej, pad jest super, złego słowa nie powiem. Okej, dobra, kabelki HDMI zasilający, to też nie myślę, że nas nie będzie teraz interesowało. Słuchaweczki, okej, fajnie. Dobra, jest gra. Ładna. Ładna okładka. Day One Edition. Ciekawe jakie później będą. Pewnie będzie Game of the Year Edition. Bo spodziewam się, że jest duża szansa na sukces tego tytułu. Szczerze w niego wierzę. No ale zobaczmy to, co jest najważniejsze. A najważniejsza oczywiście będzie sama konsola. No
muzyczka, nikt sobie nie gra. Słuchajcie. Oto jest i ona. O Boże, jaka ona skośna. No, tak właśnie wygląda. Widać od razu, że jest zaprojektowana do tego, żeby stać pionowo. Będę musiał przyinwestować w podstawkę. Ok, od tej strony mamy tam kilka słabo widocznych obrazków, że HDMI, Dolby Digital, Blu-ray i tak dalej. Spód na delikatnych nóżkach, cały czarny. Od frontu jak wygląda konsola. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Tactical Espionage Operations. Pięknie. Do not use molybdeum lubricants. Super. I to jest chyba wersja z błędem, prawda? To jest chyba wersja z błędem, z tego co dzisiaj czytałem. Słowo molybdeum powinno być inaczej napisane. Tak więc mam tą najrzadszą wersję, która będzie warta kiedyś miliony, bo będzie właśnie z tym błędem popełnionym przez Sony. Kto wie, może będą wymieniali w ogóle te konsole. Co myślicie? Dobra, od frontu, słuchajcie, wygląda naprawdę kozacko. Ja raczej będę korzystał w ten sposób z niej schowanej. Z tyłu mamy komplet wyjść, ale to jest kolorystyka, która mi się naprawdę podoba. Powiedzcie, że to nie wygląda pięknie. O. Proszę. Dzięki w takim razie wszystkim. Zostawiam Was, bo dłużej nie wytrzymam. Pora to odpalić i pora sobie zagrać. Do zobaczenia, do usłyszenia.